Lustro dla zakochanych. Aktualizacja lustra co sobotę, kochani, dla Was, ponieważ wiem, że czekacie, lubicie i że nie możecie się doczekać na lustro. Jest to Wasza ulubiona wróżba, więc jest dlatego ta wróżba co sobotę. Kochani, dzisiaj robię z kart Tarota po Waszej stronie lustra i po stronie Waszej osoby ukochanej i w środku, co Was łączy, karty Lenormanda, czyli odwrotnie niż tydzień temu. Kochani moi, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Proszę, zasubskrybujcie kanał i zostańcie tutaj z nami. Cieszę się naprawdę z każdego nowego subskrybenta, który polubi mój kanał. Również proszę właśnie o lajki, również o komentarze Wasze. Piszcie, piszcie, piszcie. Wymieniajcie się ze mną swoją energią. Zapraszam Was naturalnie również do wróżb indywidualnych. Jeśli pragniecie wróżbę indywidualną, napiszcie mi e-maila, a ja wyślę Wam oczywiście warunki takich wróżb. Kochani, teraz zacznijmy naszą wróżbę. Lustro. Po stronie lewej jesteście Wy, czyli osoba pytająca. Po stronie prawej jest Wasza osoba ukochana, o której myślicie. W środku, co Was łączy? Zaczynamy od Waszych myśli. O, już wyskoczyła mi od razu karta. Czyli co Wy myślicie o osobie ukochanej? Co Wy czujecie? Co Wy zamierzacie? Dobrze. I teraz wylosuję do Waszej osoby ukochanej. Co myśli Wasza osoba ukochana? 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 Co czuje Wasza osoba ukochana? Co zamierza Wasza osoba ukochana? Dobrze, zaczynamy. Wy trzymacie się swoich racji, jakby byście byli uparci, macie silne ego, bronicie tu swoich racji, zamknęłyście się, jesteście pasywne, nie robicie żadnego kroku. To jest duża pasywność w tych kartach. Czwórka pentakli i siedem buław. Czyli tutaj jakby znalazłyście swoje jakby wygodne miejsce, i siedzicie, bronicie jakby swoich argumentów, swoich racji i nie robicie żadnego kroku w kierunku Waszej osoby ukochanej. Nie chcecie, by ta osoba Was czymś zraniła, zachowaniem, słowem,
I czy macie się tutaj wszystkiego, co wy same posiadacie i macie, tak? Swojego starego, nie wiem, życia, przyzwyczajeń, reguł, argumentów. To jest straszna pasywność, tak? Brak akcji w ogóle. Myślicie, być może boicie się, dlatego jest tutaj taka blokada w głowie, boicie się, by ta osoba was nie zraniła czymś, tak? Być może już zostałyście zranione przez tą osobę i teraz te siedem buław to jest taka jakby, powiedzmy, takie wyznaczanie granic, tak? Taka dobra wasza pozycja, gdzie się obmurowałyście jakby i nie walczycie też, nie walczycie o tą relację. Tak jak mówię, pełno pasywności tutaj, jest straszna blokada w głowie. Wasza osoba ukochana natomiast cierpi. Jest tutaj cierpienie serca, ból, żal emocjonalny, rozczarowanie, jakby straszna zadra, tak, w sercu. Jest to osoba również spokojna, raczej pasywna, która potrzebuje czasu, by coś w ogóle zadziałać. Mamy tutaj króla pentakli, który szuka czegoś stabilnego, który jest dobrym ojcem, dobrym partnerem i w stosunku do waszej tutaj sytuacji, relacji jest, ma straszny ból w sercu. Trzy miecze, czyli zranienie, konflikt, rozczarowanie i trzymanie się rozumu własnego, czyli nie popadanie tutaj w skrajne emocje, natomiast jest na pewno cierpienie i jednak jest spokój i stabilizacja. Myślenie tutaj o zbudowaniu czegoś stabilnego. Król Pentakli działa również bardzo powolnie. Jest to człowiek ugruntowany, odpowiedzialny, posiada dużo, jest dobrym mężem i jest zrównoważony, więc nie działa pochopnie. Tutaj też bardzo statyczna karta, brak akcji w ogóle, tak? Także zarówno u was w głowie, jak i tutaj w głowie i w sercu, znaczy w głowie szczególnie jest ból, rozczarowanie i brak akcji. Po obu waszych stronach jest brak akcji. Jakby blokada totalna, mentalna właśnie. Zobaczmy, co was łączy na poziomie głowy. Co was łączy na poziomie mentalnym? Co was łączy na poziomie mentalnym? Co was łączy na poziomie mentalnym? Lady, czyli no wy, tu jest, wyszłyście wy, czyli tutaj myślę, że wy jesteście tu w centrum, również w jego myślach. A znowu u was zostajecie wy sami sobie wierni, tak? Nie działacie, nie robicie nic, co byście mogły może żałować, jesteście samej sobie wierni. Natomiast wy również, jako osoba pytająca, jesteście w centrum jego tutaj myśli i uwagi. Schodzimy do serca. Wy nie ufacie. Myślicie, że on was oszukuje, zdradza, okłamuje. Wy zostajecie tutaj zimne, intelektualnie myślące. Zostajecie tutaj w głowie, tak? Na poziomie głowy nie szarpiecie się tu uczuciowo. Zostajecie oziębłe, zdystansowane, zimne. Odcięłyście jakby tutaj jego emocjonalnie. Myślicie, że on was oszukuje, że on jest nieszczery, że on też jakby ucieka od wyjaśnienia spraw, tak? Że być może was nawet zdradza, że jest oszustem, że jest nieszczery. I tu odwróciłyście się od niego, nie czekacie, tylko po prostu jesteście niedostępne wręcz uczuciowo, emocjonalnie. On natomiast również zablokował uczucia, nie chce widzieć nic, nie chce słyszeć o was. Jest zraniony, rozczarowany przede wszystkim. Duże rozczarowanie tutaj. I blokuje właśnie się na uczucia. Jest sam, karta singla. Jest sam i myśli tutaj być może o rozwiązaniu waszego problemu, waszego kryzysu. Szuka jakby tej ścieżki nowej, by to wszystko jeszcze raz może poukładać, rozwiązać. Natomiast strasznie tutaj też blokuje uczucia.
I także można powiedzieć znowu o Was dwóch, o Was jako o królowej. Miecz, jeśli jesteście spod znaku wagi, spod znaku bliźniąt i wodnika, no to na pewno jest Wasza wróżba, tak? Ponieważ tutaj siedzicie właśnie w tych znakach zodiaku, w tym żywiole powietrza i zacięłyście się, zamknęłyście, zablokowałyście uczucia. Natomiast u niego też jest blokada uczuciowa. On dwoma mieczami, czyli tutaj mamy miecze po dwóch stronach, blokuje jakby dojście do siebie waszych uczuć i emocji. I szuka tutaj w samotności rozwiązania. Wybrał jakby tu dystans, tak? Szuka nowej ścieżki, być może nowych kontaktów, ale również być może rozwiązania waszych problemów. Co was łączy na poziomie emocjonalnym? Co was łączy na poziomie emocjonalnym? Tutaj wyszedł znowu mężczyzna, czyli on jakby tutaj emocjonalnie być może zostaje przy sobie wierny, tak? Nie chce puścić, też jest uparty. Natomiast u was jest on w centrum emocjonalnym dzisiaj i w tym momencie, w tej chwili, tak aktualnie, obecnie. Dziwne, ponieważ mamy tutaj i kobietę, i mężczyznę, czyli tak jakby wy jesteście sobie tutaj ważni i wierni, postawiliście oboje na siebie i jesteście pasywni, blokujecie uczucia. Zejdźmy do waszych zamiarów i planów. Wasze, osoba pytająca, zamiary i plany. Wy jakby tutaj postanowiliście być cierpliwi, opanowani, tak? Chcecie jakby przeczekać, zobaczyć, co się z tego rozwinie, nie chcecie działać pochopnie. Myślicie tutaj as buław, tak? As buław to chcecie ukierunkować swoje działania roztropnie, spokojnie, opanowanie, ale również mieć jakby tutaj, jakby ukierunkować swoje działania konkretnie również, czyli należy przemyśleć, posłuchać tutaj rozumu i intuicji, co należy najlepiej teraz zrobić, tak? Mamy asa buław i asa mieczy. As mieczy mówi również o szansie. O szansie na to, by odciąć te negatywy, negatywne myślenie przede wszystkim i przemyśleć wszystkie sprawy i jeszcze raz mieć nowe pomysły, być może nowe plany, nową szansę jeszcze raz wziąć w garść, tak? Czyli tutaj mamy dwa asy w waszych zamiarach i planach, czyli te dwa asy mówią o wielkiej szansie, jeśli zostaniecie teraz spokojne, cierpliwe, opanowane. O dużej szansie, że jeszcze coś tutaj może się pojawić, tak, wydarzyć. Natomiast w bardzo wolnym tutaj tempie. U niego, w jego zamiarach i planach, jest chęć pogodzenia się, chęć znowu bycia razem, harmonii, balansu, pięknej, romantycznej energii męsko-damskiej. On tutaj jako rycerz kielichów chce zawalczyć o tą relację, chce napisać wiadomość, chce wysłać wiadomość. Rycerz walczący o ten związek, o nową szansę, o zgodę, harmonię. Ale jeszcze dzisiaj na ten czas się waha. Zdecydowanie jego jest ogromne, ponieważ mamy dwa pentakle, czyli dwie monety. Tutaj on się waha, myśli, rozmyśla, nie może się zdecydować. Który być może moment, czy jak to zrobić, który moment jest dobry na to, by się pogodzić, by napisać, by wysłać wiadomość. Tutaj też w karcie pustelnika mamy jeszcze zastanawianie się i pasywność, jak już mówiłam. Rozczarowanie, ból,
Tak, bardzo dużo tu pasywnych raczej kart, ale chęć nadesłania wiadomości, chęć pogodzenia się. No i wy również czekacie na szansę. Zobaczmy, co was łączy, jeśli chodzi o zamiary. Blokady, czyli góry. Blokady, ale i słońce. Czyli tutaj to, co was łączy, jest blokada i to jest prawda, ponieważ jeszcze oboje się blokujecie i zastanawiacie i jakby odcinacie, tak? Odcinacie na razie. Zastanawiacie się, ale jest słońce. To, co was łączy, jest słońce, czyli oboje chcecie coś wyjaśnić. Oboje macie pozytywne do siebie wibracje, chęci, zamiary, plany. Chcecie tutaj w okresie letnim być może jeszcze się spotkać, coś wyjaśnić, pogadać, napisać. Pomimo tych wielkich, ogromnych blokad, które was przyciążają wręcz, jest to dla was duży balast, ta sytuacja, która teraz jest między wami. Ale oboje chcecie, by było lepiej, pozytywnie. Chcecie oboje na pewno coś wyjaśnić i żeby było znowu dobrze, zgoda, harmonia, balans. I tego wam życzę, kochani, byście te tutaj blokady, lęki, upartość, pasywność, to rozczarowanie, ten ból wyjaśnili i by znów nastała nowa szansa. Zostańcie jednak w tej aurze spokojnej, opanowania, cierpliwości. I tutaj coś powinno się wyjaśnić. Ponieważ oboje tak naprawdę pragniecie nowej szansy. Tego wam życzę, by pokonać to niezdecydowanie. Także niech się dzieje, niech się spełnia słońce, pozytywność, wyjaśnienie spraw, wiadomości, komunikacja. Niech się dzieje, niech się spełnia. Do usłyszenia już wkrótce.